pierwszym pomiędzy tymi drużynami, ale teraz jej akcja nieudana uzupełnia pierwszą piątkę wrocławskiej Ślęzy. Martyna Leszczyńska teraz na swoją mocną lewą stronę na żądanie i obrona strefami. Zacieśnienie Dagie. Martyna Leszczyńska uciekała, uciekła, dobrze uciekła na prawą stronę. Dzisiaj ósme trafienie za trzy i odskakują znowu na siedem oczek. Martyna Leszczyńska i prawa strona. Zwracamy. Jandro na kis. Dwie minuty jeszcze w pierwszej połowie. Leszczyńska pod koszem punktuje bez większych problemów. Mam Aleksandra. Do tej pory przecież miała już na swoim koncie 27 zdobytych takich rzutów za 3 punkty Martyna Leszczyńska. Tym razem skuteczny. No w pierwszej połowie kobiet. Wracamy. Dwie minuty z kawałkiem. Jeszcze Jackson uruchamia Martynę Leszczyńską w pomalowanym i trafia. Oberwała tam troszeczkę. Specyficzne podwieszane kosze już też na tej wieloletniej hali, gdzie rozgrywa mecze drużyna Enei Gorzów. Proszę bardzo, bardzo ładnie pod koszem zachowała się Martyna Leszczyńska. I Pawłowska pod kosz nad Borkowską nie trafia, ale brak podkoszowej wykorzystuje Leszczyńska. Odrzucenie do Pawłowskiej, piłka wraca do Leszczyńskiej, ale jednak daleko od obręczy. No ładnie tam skręciła swoją słabszą Leszczyńska jeszcze raz ma obwód, piłka teraz dobrze krąży po nim. Sosnowska, próba do grania pod kosz, co za podanie, że to przeszło, że to opanowała w ogóle. Jak się z nią porusza, jak dużo widzi. Andreona Kis, pilnowana przez Żółkowską, ładnie podzieliła się piłką z Leszczyńską, a ta hakiem zdobywa Klaudia Sosnowska. Jessica Jackson i są kolejne punkty Martyny Leszczyńskiej. Zagranie dwóch. Nawet nie jedyną, bo dwie rezerwowe już zostały wprowadzone w drużynie Polonii. Jest to Martyna Leszczyńska, która teraz świetnie rzuciła. Kolejna akcja. Czarny koszul. Świetne dogranie teraz do Martyny Leszczyńskiej. No, rezerwowa. Rozrzuca na obwód. Jeszcze jedno zgranie na pół dystans. I są punkty. Trafia Martyna Leszczyńska. Drużyna z Pruszkowa już z czterema przewinieniami, ale została minuta do końca kwarty. Nieco ponad minuta. Widzimy bardzo ładny teraz manewr Marty Leszczyńskiej na lewą rękę. Wiele nieprzemyślanych takich rzutów. Niepotrzebnie. Zamiast uspokoić grę. Oj, tutaj też widzimy jaki błąd w wykonaniu Kis, ale ratuje to wszystko Leszczyńska. Klaudia Sosnowska do Prejs. Leszczyńska. Zwód na linii trzech punktów, a potem wejście i poradziła sobie po raz kolejny.
Leszczyńska znów pod koszem i po raz kolejny poradziła sobie z zawodem. Dwie celne trójki na 6 prób jak do tej pory. Leszczyńska, no tutaj rzuciła sobie tą piłkę o tablicę, no to jest troszkę lewą rękę. Sekund, Leszczyńska z pół dystansu trafia, no po dłuższej przerwie wreszcie punkty. Leszczyńska teraz do Wincileu, Sosnowska i Leszczyńska wykorzystuje to, że marginaliusz trzyma faul. Jest opanowane niemal do perfekcji. Konstruują po tym ponowieniu Poloniski, Martyna Leszczyńska, brawo, lewy półhak, świetnie po tej dobitce. Radzie Polonii Warszawa. Jeszcze dobranie pod kosz. 5 sekund tylko na zakończenie, ale świetnie tutaj Leszczyńska znalazła się pod. Ponownie udaje się polonistkom zebrać piłkę. Także okazja do kolejnego ataku. Teraz ładne zagranie. Akcja typu pick and roll i mamy 4 punkt dla zespołu. Teraz świetna pompka, świetnie to zrobiła Leszczyńska, powiesi. Teraz celny rzut z pół dystansu. Twardą walkę z silną, fizycznie bardzo postawną Leszczyńską, która ładnym manewrem właśnie wygrywa. To indywidualnie jest miejsce na kontrę dla Polonii, Wincilau, Kis, Leszczyńska. Teraz decyduje się na rzut za 3. No mówiłem o tym, że ta zawodniczka, jeżeli ma szansę... Polonii. Wróciła Klaudia Sosnowska, osaczona przez wiery walki, nie zdecydowała się na rzut. Posłała w górę Winikowską, spenetrowała pod kosz. To się może wydawać wszystko kłopot z faulami podstawowej, podkoszowej Polonii. Ładnie Andriona Kis i Leszczyńska. Dobra zmiana tej zawodniczki. Ona wyrasta na najlepszą rezerwę. Możliwość dołożenia punktów z wolnych.
ta koszykarka w poprzednich meczach bardzo często wbijała się pod kosz. Tak, zostawiona, wyprostowana ręka Leszczyńska. Jeszcze zbiórka w ataku, Sosnowska. Odrzucenie do Leszczyńskiej, to jest rzut z dalekiego półdystansu, rzut skuteczny. A przez Magdalenę Ziętarę, nie ma nawet rzutu za trzy. Andriona Kis, Leszczyńska do kosza, punktuje. Piłce. 10 sekund jeszcze, Sosnowska na koźle. Rozrzucenie do Leszczyńskiej, ta za trzy. I skuteczny rzut ma w sytuacji 1-1. Marta Mistygacz, kapitan do Leszczyńskiej i dwa punkty Polonii. Ponownie Polonia na prowadzeniu. Tam switch i Jaworska kryta, przepraszam, Leszczyńska kryta przez dużo niższą drop, a potem w ogóle odpuszczona Leszczyńska punktuje. Drugi rzut także wypada, ale tam Leszczyńska wzięła świetnie na plecy. Bez większych problemów spod kosza. Kis do wbiegającej w drugie tempo Leszczyńskiej. Alicja Rogozińska też jedna z tych polskich zawodniczek, które świetnie grają w obronie, a tutaj świetnie pod samą obręczą obsłużona Martyna.